Państwo z wodociągów z Urzędu Miasta od paru dni już za nami chodzi, tak, żeby nam odciąć wodę tak po prostu, żebyśmy w tym momencie nie mogli prowadzić działalności, ponieważ przychodzi sanepid i zamyka lokal, prawda? No ale żeby wejść do środka, no, trzeba mieć nakaz jakiś ekstensyjny, prawda? A nie tak pchać się z butami, jak to właśnie próbuje, nie wiem. Ale to macie jakąś decyzję z jakiejś instytucji, nie ma decyzji, albo coś? Nie została podjęta żadna decyzja, w piśmie nie dostaliśmy żadnej decyzji, tylko to było pismo, podkreślam, pismo, nie decyzja. Decyzji można się odwołać, więc pan mąż pewnie dobrze wiedział, co robi. A z drugiej strony nawet nie dostaliśmy wypowiedzenia umowy 3-miesięcznego, jaką mamy w umowie ze spółkami, z wodociągami wadowickimi. Także bez tego pisma i nagle przychodzą rachunki, oczywiście były płacone w terminie, prawda? Także no nie ma nawet wypowiedzenia umowy, tak? Tutaj nie wiem, czym się sugerują, jakimiś tam swoimi protokołami, że bezprawnie korzystamy, ale nie dostaliśmy wypowiedzenia, mamy to wszystko udokumentowane, jest to wszystko sporządzone. No przy tej działalności gospodarczej bez wody się nie da. Nie da się, bo już nawet już był sanepid, który stwierdził, że faktycznie, czy woda jest, no woda jest, no i poszło. I ktoś im poinformował o sytuacji. Jest tu problem taki, bo tu są subliczniki i po prostu odcięcie wody, w ogóle doprowadzenia wody do lokalu, zamyka tak samo dopływ wody do muzeum i nie wiem, czy tam... Do muzeum, domu rodzinnego, do domu rodzinnego. I do kas biletowych. I do kas, czyli do kas biletowych. Tak, 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 tak. No i po prostu, jeżeli odetną tą wodę na siłę, kasy biletowe też nie będą funkcjonować, bo nie będzie wody. Dlatego też właśnie znajduje się tam przedstawiciel z biura, z domu papieża, który też właśnie nie życzy sobie odcięcia wody, ponieważ oni zostaną tak samo w tym momencie, że tak powiem, zablokowani, bo nie ma ani wody bieżącej, ani pitnej, ani wody w toalecie do spłukiwania. Burmistrz na siłę walczy z nami. Burmistrz po prostu Wadowic, nie wiem, czym sobie te rodziny zasłużyły, ale po prostu w nieludzki sposób mści się na rodzinach. Dodajmy na to, że ja, będąc tu w Wadowicach od urodzenia wychowałem 5 dzieci, które dzięki Bogu są wszystkie w mieście, wszystkie pracują, mają rodziny, nie wyjechały za granicę, chcą się przysłużyć do tego miasta swoją pracą, swoim szczęściem, dziećmi, a burmistrz tą radość życia w rodzinie, rodzinnego życia, w harmonii odbiera. Ludzie, otwórzcie oczy na Mateusza Kinowskiego, bo potraktowanie według jego prawa, zgadza się prawo, ale uważa się ponad prawem. Nie istnieje u niego czynnik ludzki, nie istnieje u niego rodzina. Nic związane z życiem rodzinnym i rozwijania rodzinnego biznesu. Fakt, że kieruje się tam może większym czynszem. Zwrócę uwagę, że są czynsze niższe od naszych. Tego nie porusza w ogóle. I tylko myśmy zostali zaszczyceni tym, że nam wypowiedział ten lokal. To, co on traktuje ludzi, jest straszne. Dodam jeszcze, że na przykład w innych miastach, tak jak burmistrzowie w Warszawie, niektórych dzielnic, podjęli decyzję, że jeżeli ludzie z ulicy będą korzystać w kawiarniach z toalet bezpłatnie, jest im w stanie obniżyć czynsz o 10%. Jest to pomoc? Jest pomoc. Powiem o Biedroniu, który stanął za ludźmi, jak chcieli zamknąć restaurację, bo była płatna, mieli płacić 1 800 000 zł, stanął za nimi, pomagał im. Jaki to jest? Jest dla ludzi, a nasz burmistrz dla kogo jest? Dla swoich wybranych? Wybaczcie, ale hasło, które wisiało na Siłkowskich balkonie państwa, było, że władza to służba, nie panowanie. Proszę teraz, niech się burmistrz do tego odniesie. Ja chciałem jeszcze właśnie dodać, bo wynika taka też sprawa, że burmistrz stwierdził, jeden z wielu głównych przyczyn wypowiedzenia najmu lokalu, bo według niego rażąco niski czynsz, prawda? Dlatego, nie wiem, burmistrz wszedł jako nowa władza. Rażąco czynsz to nie jest rażący czynsz. 24 zł netto to nie jest rażący czynsz, gdzie ma 21, a to są usługi bankowe. No nieważne. Ale wchodząc do nowej władzy, chcieliśmy się dogadać, czy może nam podnieść stawkę czynszu, czy możemy brać udział w przetargu, ale z nami w środku, w budynku. To też odmownie, wszystko było odmowne. A dla mnie jest prosta sprawa. Jeżeli przychodzi nowa władza,
Rada Miejska robi strefy. Pierwszą strefę, drugą strefę, trzecią strefę. I robi zebranie dla przedsiębiorców, którzy z pierwszej strefy, na przykład burmistrz mówi, panowie, nie podobają mi się te stawki, chcę podnieść z pierwszej strefy, więc komu się podoba, to proszę bardzo, komu nie, to proszę zostawić lokal. I tak to się powinno chyba załatwić w cywilizowanym kraju, a nie wypowiadać bezpodstawnie w ogóle umowę najmu lokalu. I chciały uzyskać pomoc u państwa Siłkowskich, bo Stowarzyszenie Wolne Wadowice ma pomagać ludziom, którzy są gnębieni przez władzę. W związku z tym poszły, chciały się poskarżyć, że są gnębione przez pana Klinowskiego. Nie zostały wpuszczone, napis odmownie potraktowały to spotkanie. Przyjechać jeszcze? Policja. A policja ma przyjechać?